Szczęść Boże, Julita Przyczka. Witam Państwa i zapraszam na informacje dnia. Nie ulegniemy szantażowi Łukaszenki, mówi premier Mateusz Morawiecki i zapowiada, że nielegalni imigranci nie zostaną wpuszczeni do Polski. Obecnie na granicy polsko-białoruskiej znajduje się kilkadziesiąt imigrantów z Bliskiego Wschodu. Opozycja apeluje o przyjęcie uchodźców. W odwecie za unijne sankcje prezydent Białorusi Aleksander Łukaszenka utworzył w swoim kraju korytarz migracyjny do Polski i Litwy. Tylko w tym miesiącu granicę polsko-białoruską próbowało przekroczyć 2000 nielegalnych imigrantów. Niestety, trzeba to jasno powiedzieć, traktuje ludzi znajdujących się w dramatycznej sytuacji życiowej niemalże jak żywe tarcze. Widzieliśmy też zdjęcia, na których widać, że ludzie ci są zmuszani, wypychani na granicę. Za nimi są uzbrojone służby białoruskie. Mówił szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch. Na granicy między Polską a Białorusią w miejscowości Usnarz Górny na Podlasiu znajdują się obecnie 32 osoby z Bliskiego Wschodu. Skąd dokładnie, tego nie wiadomo. Wzdłuż wschodniej granicy wojsko rozwinęło drut kolczasty o długości ponad 100 kilometrów. Niemniej są one pokonywane i z tego co wiadomo przez służby z tamtej strony. Z tego co mi wiadomo, po białoruskiej stronie są wycinane drzewa i ci emigranci przechodzą po drutach, po prostu rzucają drzewa na druty i przechodzą nad drutami, jak i miałem sygnał, że pod drutami. Powiedział wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz. Przejścia do naszego kraju broni Straż Graniczna oraz 1000 żołnierzy. Rozwiązaniem problemu osób, które próbują wejść na terytorium Polski, nie jest wpuszczenie tych osób na terytorium Polski, bo za chwilę możemy mieć problem z dziesiątkami tysięcy tego typu osób. Podkreślił premier Mateusz Morawiecki, kryzys migracyjny dzieli polityków. Uważamy, że nie powinniśmy odmawiać pomocy tym, którzy realnie jej potrzebują. Kobiety samotne i dzieci, sieroty powinny uzyskać w Polsce humanitarną pomoc. Natomiast nie zgadzamy się na automatyczną relokację uchodźców, nie zgadzamy się na to, by jakiekolwiek kwotowe liczby były tutaj narzucane. Mówił rzecznik PSL Miłosz Motyka. Lewica jest za przyjęciem imigrantów. Pomoc humanitarna należy się wszystkim, którzy o nią poproszą. Problem jednak w tym, że wraz z prawdziwymi uchodźcami do Polski mogą wjechać także terroryści. Trudno zweryfikować każdego, zwłaszcza że spora część uchodźców dociera do Europy bez wiarygodnych dokumentów tożsamości. Czy oni na przykład na Białoruś też przedostali się w sposób legalny czy nielegalny? Czy mają białoruskie wizy, czy ich nie mają? Tego nie wiemy. Wskazuje dr Bogdan Pliszka z Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego. Wczoraj do nielegalnych imigrantów udała się grupa 30 posłów. Wśród nich posłowie Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba i Dariusz Joński przywieźli imigrantom śpiwory i pożywienie. Ku zdziwieniu Straż Graniczna nie chciała tego przejąć i przekazać. No ale cieszę się, bo słyszę, że w nocy jednak została zmieniona decyzja, zostało to wszystko przeniesione. Straż Graniczna nie mogła przekazać prowiantu imigrantom z jednego ważnego powodu. Jak wyjaśnił wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, imigranci znajdują się po stronie białoruskiej, a więc podanie im czegokolwiek oznaczałoby naruszenie granicy. Dzisiaj musimy wypracować nową metodę w skali całej Unii Europejskiej, że te błędne metody, które były wcześniej stosowane, to jest droga donikąd. Zaznaczył premier Mateusz Morawiecki, a tak o nielegalnych imigrantach z Bliskiego Wschodu mówił wczoraj pełniący obowiązki przewodniczącego PO Donald Tusk. To są biedni ludzie, którzy szukają swojego miejsca na ziemi. Warto przypomnieć, jaką politykę w tym zakresie prowadziła Platforma Obywatelska w 2015 roku, gdy rządziła i gdy do Europy docierały setki tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki. Jako kraj jesteśmy przygotowani właściwie na każdą liczbę, tak? Jednak tym razem zachodnia Europa jest sceptyczna wobec polityki otwartych drzwi. Zabranie tych ludzi i jak gdyby okazanie tutaj empatii i zrozumienia cierpienia pojedynczych osób, no niestety na 100% zostanie wykorzystane przez stronę nie tyle białoruską, czy tak naprawdę rosyjską, do tego, żeby skierować nam za chwilę nie 50 migrantów, ale 5 tysięcy migrantów. Wskazuje dr Radosław Tyślewicz z Akademii Wojennej w Gdyni. Prezydent Francji Emmanuel Macron oświadczył już, że należy chronić się przed znaczącymi przepływami migracyjnymi. Także premier Szwecji zapowiedział, że jego kraj nie przyjmie tylu uchodźców, co w 2015 roku.
Już dwa samoloty cywilne z osobami ewakuowanymi z Afganistanu wylądowały w Warszawie. Teraz realizowany jest trzeci kurs z Kabulu. Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że Polska przewozi nie tylko tych, którzy współpracowali z naszym kontyngentem wojskowym, ale też obywateli innych krajów sojuszniczych. Ewakuacja prowadzona przez polskie służby odbywa się wojskowymi samolotami z Kabulu do Uzbekistanu, skąd następnie samolotami LOT-u osoby transportowane są do Polski. Wszyscy polscy obywatele, którzy przebywali w Afganistanie, opuścili kraj. Dziś z Kabulu zostało ewakuowanych kolejnych dwóch obywateli polskich. Tym samym wszyscy nasi obywatele przebywający na terytorium Afganistanu, o których wiedziało Ministerstwo Spraw Zagranicznych i którzy zgłosili chęć wyjazdu, zostało ewakuowanych. Łącznie to 6 osób. Poinformował wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Na pokładzie samolotu obok tych, którzy współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym, byli też obywatele Niemiec i Holandii. Polskie samoloty wojskowe miały problem z wykonaniem kolejnych kursów na lotnisku w Kabulu. Ze względu na trudną sytuację na lotnisku, Amerykanie blokowali loty. Talibowie otoczyli lotnisko. Jest kilka takich tak zwanych, nazwijmy to umownie, bram, gdzie wojska amerykańskie, brytyjskie tworzą pewnego rodzaju przestrzeń do wchodzenia tych osób na teren lotniska, ale ich identyfikacja jest procesem, który dzisiaj zabiera większość czasu. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Teraz realizowany jest trzeci kurs z Kabulu. Na jego pokładzie jest kilkadziesiąt osób, głównie afgańskich współpracowników polskich wojskowych. Wszystkim, którzy współpracowali z polskim kontyngentem wojskowym, Polska ma dać nowy dom, informuje resort spraw wewnętrznych i administracji. Osoby, które już dotarły do Polski, zostały zakwaterowane w ośrodku należącym do Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Szybko będą rozpatrywane wnioski o ochronę międzynarodową. Ponadto do Afganistanu udaje się polski kontyngent liczący 100 żołnierzy. Ma służyć wsparciu NATO w ochronie lotniska. Decyzję podpisał prezydent Andrzej Duda, mówi minister Jakub Kumoch. Mamy 100 żołnierzy, jak powiedziałem, znajdą się na lotnisku i będą po prostu zabezpieczać przechodzenie na teren lotniska przez Afgańczyków potrzebujących pomocy. Jak ocenia politolog Marcin Adamczyk, afgańscy talibowie mogą zająć ważne miejsce w rywalizacji pomiędzy Chinami i Stanami Zjednoczonymi. Tu mają do wyboru albo współpracować ze Stanami Zjednoczonymi lub też z Chinami. Żadna z tych opcji nie jest bynajmniej niemożliwa do osiągnięcia. Krążą pogłoski, że Amerykanie postawili swego rodzaju ultimatum talibów, że jeżeli ci będą utrudniać ewakuację sił zachodnich, to spotkają się z odpowiedzią. Zwiększa się lista osób do ewakuowania. Początkowo była mowa tylko o 100 osobach. Wczoraj minister Michał Dworczyk mówił już o 250 nazwiskach, ale wciąż zgłaszają się kolejne osoby, między innymi tłumacze, którzy z mediów dowiedzieli się o akcji polskich służb. Małopolscy radni utrzymali w mocy uchwałę w obronie rodzin przed ideologią LGBT. Jej uchylenia domagali się radni opozycji, po tym jak Unia Europejska zagroziła, że wstrzyma środki dla województwa małopolskiego. W lipcu Komisja Europejska zażądała od Sejmiku Województwa Małopolskiego unieważnienia uchwały, w której radni wyrazili sprzeciw wobec wprowadzenia ideologii LGBT do wspólnot samorządowych. Bruksela zagroziła, że jeśli samorządowcy tego nie zrobią, Małopolska straci nawet 2,5 miliarda euro ze środków unijnych. Na wniosek opozycji odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku w sprawie uchylenia dokumentu. Bronił go marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski. Zrozumcie to w końcu, że nie chodzi o osoby. Chodzi o te naprawdę nie do przyjęcia zachowania, których lekceważono symbole religijne, które dla nas są ważne. Dlaczego o tym nie powiecie, dlaczego nie uderzycie się w pierś? Deklaracja przyjęta w 2019 roku przez radnych Prawa i Sprawiedliwości mówi jasno. Jako radni województwa małopolskiego deklarujemy wsparcie dla rodziny opartej na tradycyjnych wartościach oraz ochronę systemu oświaty przed propagandą LGBT zagrażającą prawidłowemu rozwojowi młodego pokolenia. Wniosek opozycji o uchylenie uchwały w obronie małopolskich rodzin nie przeszedł. Większość w Sejmiku ma klub Prawa i Sprawiedliwości. Wczoraj odszedł z niego na znak protestu wicemarszałek Tomasz Urynowicz. Polityk związany z Porozumieniem Jarosława Gowina domagał się uchylenia uchwały. W posiedzeniu Sejmiku wzięli udział parlamentarzyści opozycji. Poseł Lewicy Daria Gosek-Popiołek przekonywała, że środowiska LGBT mają duży wpływ na budowanie europejskiej, a także polskiej kultury. Tą kulturę europejską tworzyli geje, lesbijki, osoby nieheteronormatywne. Kulturę krakowską, kulturę małopolską takie osoby tworzyły.
Więc ja zupełnie nie rozumiem, dlaczego żyjecie w takiej hipokryzji. Na sali obecny był także poseł Platformy Obywatelskiej Marek Sowa. Zadaję sobie pytanie, co wam przedstawiciele LGBT zrobili, że chcecie ich wykluczyć? Że nie pozwalacie im na godne życie w Małopolsce? Naprawdę nie jest wam wstyd? W odpowiedzi na te zarzuty przewodniczący Małopolskiego Sejmiku profesor Jan Tadeusz Duda podkreślił, że w uchwale nie chodzi o dyskryminację osób LGBT. Tu nie ma dyskusji, czy my mamy prześladować czy nie prześladować ludzi LGBT. Nie ma takiej w ogóle dyskusji, nikt tego nie chce robić. Utrzymanie uchwały cieszy działaczy pro-life, mówi Monika Baran. Takie jest oczekiwanie społeczne, to nie jest, nie możemy dopuścić do tego, żeby jakieś zewnętrzne organy albo szantażowały nas kwestiami finansowymi, albo dyktowały nam, jakie prawo mamy stanowić. Deklaracje w obronie polskich rodzin były przyjmowane w całym kraju. Przypomina Jan Bot z Fundacji Pro Prawo do Życia. Tego typu rozwiązania prawne mają na celu ochronę dzieci przed deprawatorami. Jeżeli społeczeństwo będzie bierne i nie będzie się temu sprzeciwstawiać, wówczas w Polsce będzie dokładnie to samo, co na Zachodzie, czyli będzie obowiązkowa edukacja seksualna, a deprawatorzy będą mieli bardzo łatwy dostęp do dzieci. Naciski ze strony Brukseli są jednak bardzo silne. Część samorządów rezygnuje z uchwał. Tak się stało między innymi w Kraśniku. Miasto nic na tym jednak nie zyskało, mówi wójt gminy Zakrzówek, Józef Potocki. Wycofali się ze słusznej uchwały, nie otrzymali żadnych środków. Miasto mimo wycofania się z tej uchwały nie skorzystało finansowo na tym działaniu, ale przestrzegam inne samorządy przed tego typu praktykami. Nie warto się wycofywać ze słusznych uchwał. Z deklaracji w obronie rodziny pomimo nacisków Brukseli nie wycofują się sejmiki podkarpacki, świętokrzyski i łódzki. Prezydent Jaworzna Paweł Silbert odpowiada na kłamstwa powtarzane przez Donalda Tuska na temat planów budowy fabryki samochodów Izera. Wystosował do niego list otwarty, w którym prostuje nieprawdziwe informacje powtarzane przez polityków opozycji. Dokładnie miesiąc temu na wiecu w Gdańsku przewodniczący Platformy Obywatelskiej wytykał obecnemu rządowi niespełnioną obietnicę dotyczącą budowy miliona samochodów elektrycznych. Fabryka, która miała zbudować te milion samochodów, teraz powstaje, ale żeby powstała, to wymyślili, że pierw wytną 240 hektarów lasu, mimo że wokół jest dużo miejsca, gdzie można taką fabrykę postawić. Na bezpodstawne zarzuty Donalda Tuska i organizacji ekologicznych odpowiedział prezydent miasta Jaworzna Paweł Silbert, który w przeszłości startował z poparciem Platformy Obywatelskiej. Wyjaśnił, że na terenach przeznaczonych pod budowę nie ma cennego lasu. W rzeczywistości jest to teren poprzemysłowy. Znajdują się na nim głównie hałdy usypane z wyrobisk kopalni piasku i mułów węglowych. Te drzewa rosną tam słabo i są to gatunki drzew, które tam się przyjmują, ale rosną niechętnie i większego gospodarczego znaczenia mieć nie będą. Teren, który określany jest przez przeciwników inwestycji jako cenny ekologicznie, jest poprzecinany liniami kolejowymi i energetycznymi. Znajduje się między drogą ekspresową a istniejącymi terenami przemysłowymi. Potwierdzają to mapy udostępnione przez miasto. Teren idealnie nadaje się pod nowe fabryki. Ten teren jest płaski, ma dobrą komunikację, ma możliwość doprowadzenia wody, gazu, doprowadzenia prądu, ma tor kolejowy, ma parametry, które pozwalają na lokalizację dużych przedsięwzięć gospodarczych. Dlatego planowany jest na nim jaworznicki obszar gospodarczy. Daje on nadzieję na przyszłość dla regionu, który czeka głęboka transformacja wymuszona polityką klimatyczną. Kopalnie i elektrownie węglowe muszą być zastąpione nowymi fabrykami, takimi jak fabryka Izery, mówi Janusz Michałek, prezes zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Stworzenie takiego obszaru to jest potencjał kilkunastu tysięcy miejsc pracy bezpośrednio, a my mamy różne opracowanie, że jedno miejsce w strefie tworzy nawet kilka wokół. Donaldowi Tuskowi nie przeszkadzała wycinka drzew pod budowę nowego bloku energetycznego w Jaworznie w 2014 roku. Tutaj w Jaworznie kontynuujemy ten wielki program bezpieczeństwa energetycznego. To jest inwestycja warta ponad 5 miliardów złotych. Inwestycja nie zapewniła jednak zbyt wielu nowych miejsc pracy. Ale kilka lat później, kiedy premierem jest ktoś inny, potrzeba zapewnienia nowego fundamentu gospodarczego jest traktowana jako dopust Boży, jako coś złego. To jest nie fair. Działania Donalda Tuska są zwykłą walką o poparcie wyborców, mówi socjolog dr Jerzy Żurko. Moim zdaniem to jest komunikat skierowany do
pewnych środowisk lewicowych, o które chce poszerzyć swój elektorat Tusk w razie, kiedy będzie tam startował do jakichś wyborów. Budowa fabryki Izery w Jaworznie będzie możliwa na podstawie specjalnych przepisów, które pozwolą na zamianę gruntów leśnych. Ustawa czeka na podpis prezydenta. Nie ruszył proces sądowy Zbigniewa S. Jest on oskarżony o popełnienie 186 przestępstw. Kolejny termin rozprawy wyznaczono na 18 października. To kolejny proces przeciwko 46-letniemu Zbigniewowi S. Na początku czerwca Zbigniew S. został sprowadzony z Holandii do Polski na podstawie 7 listów gończych. Trafił do warszawskiego aresztu na Białołęce. W ubiegłym tygodniu postawiono mu zarzuty w śledztwie prokuratury regionalnej w Warszawie dotyczącym wyłudzenia nieruchomości wartych około 5,5 miliona złotych. Przedstawiono mu także zarzut wyłudzenia 2 milionów złotych podatku VAT. Dziś przed Łódzkim Sądem Okręgowym miał rozpocząć się kolejny proces Zbigniewa S. Jak poinformował rzecznik prasowy sądu, rozprawa została odroczona do 18 października z uwagi na konieczność umożliwienia oskarżonemu kontaktu z obrońcą. Zbigniew S. jest oskarżony o popełnienie łącznie 186 przestępstw, w tym zniesławienia i znieważenia polskiego prezydenta. W przypadku skazania go za więcej niż jedno przestępstwo zostanie wymierzona kara łączna, która nie może być wyższa niż 20 lat pozbawienia wolności. Dziś w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu rozpoczęły się letnie warsztaty dla młodzieży. Potrwają do niedzieli. Kolejny raz młodzież z całej Polski przyjechała do Torunia, do Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej na warsztaty. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, to rozpoczynają się warsztaty muzyczne, a w dniu jutrzejszym będą zaczynać się warsztaty dziennikarskie. Mówi dr Maria Laska, prorektor WSKSIM. Podczas muzycznego spotkania w Toruniu uczniowie szkół podstawowych będą brali udział w zajęciach, m.in. ze śpiewania i gry na instrumentach. Warsztaty kolejny raz prowadzi zespół Lumen. Poza tym podczas warsztatów dziennikarskich młodzież pozna pracę w radiu, telewizji, a także skorzysta z zajęć prasowych, informatycznych, multimedialnych i medycznych. Ma to pomóc młodym ludziom w odkryciu talentów, wskazuje ojciec dr Zdzisław Klawka, rektor toruńskiej uczelni. To właśnie jeden z celów, żebyście te talenty na ten czas warsztatów umieli jakby zgrupować razem, zebrać się i każdy niech się dzieli tym, co ma. Oprócz prowadzących zajęcia i pracowników uczelni, uczestnikami będą się opiekować wychowawcy poszczególnych grup. Jednym z nich jest Natalia Kruk, studentka WSKSIM, która po raz pierwszy sprawdzi się w roli opiekuna grupy podczas warsztatów. Mam dbać o porządek. Muszę przeprowadzać moją grupę na zajęcia, dbać o to, żeby nosili maseczki w miejscach, w których przebywa najwięcej osób. No też zapewniać, myślę, taki komfort psychiczny. Przede wszystkim integrować grupę, dodaje Natalia. Warsztaty w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu nie mogłyby odbyć się bez wspólnej modlitwy i Eucharystii. Młodzież chce się spotykać, młodzież chce poczuć wspólnotę i też młodzież chce Panu Bogu dziękować, dlatego też będzie liturgia, która nie będzie dla Was, myślę, żadnym przymusem, ale będzie taką szczególną okazją, żeby Wasza dusza naprawdę do nieba ulatywała. Zarówno warsztaty muzyczne, jak i warsztaty dziennikarskie potrwają do niedzieli. To informacją kończymy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Z Panem Bogiem.